Za nami pierwsza runda Grand Prix w nowozelandzkim Auckland. Myślę, że już wszyscy zdążyli przeanalizować tą pierwszą rundę i myślę, że każdemu ona dostarczyła wiele emocji, a przede wszystkim ogromne niespodzianki niosła za sobą, więc wydaje się w kontekście pierwszych meczów ligowych na torach Ekstraligi polskiej, że jeśli będzie dalej taka tendencja niespodzianek, to kto wie, co będzie się działo już w pierwszej kolejce, która zapowiada się dosyć emocjonująco, bo już w pierwszym spotkaniu w sobotę, najbliższą 12 kwietnia na torze w Zielonej Górze, pierwszy pojedynek ligowy, mistrz Polski, Faluba Zielona Góra podejmuje grupę Azoty Unię Tarnów. I oczywiście, biorąc pod uwagę formę obecną zawodników obu drużyn, wydaje się, że to gospodarze są faworytem tego spotkania. Myślę, że Zielonogórzanie będą po raz kolejny w tym sezonie walczyć o któryś z medali. Na pewno dla wielu, i to jest oczywiste, formacja juniorska może być słabszą niż do tej pory, bo Patryk Dudek przeniósł się z tej formacji młodzieżowej do grupy seniorów. Oczywiście juniorzy zostali osłabieni, ale z kolei myślę, że to, że Patryk Dudek będzie startował z numerami od 1 do 5, z kolei powoduje, że seniorzy będą silniejsi. Biorąc pod uwagę formę Patryka Dudka, do tego Piotrek Protasiewicz, Jarek Hampel, który może nie zaczął najlepiej pierwszej rundy Grand Prix, ale o niego akurat na miejscu zielonogórskich kibiców byłbym spokojniejszy niż na przykład o formę Andrea Sensona, który powinien być jednym z liderów drużyny zielonogórskiej, a na razie, patrząc na jego jazdę, mam wątpliwości, czy będzie potrafił zdobywać powyżej 10 punktów, więc postawa juniorów jest niewiadomą w tej drużynie i ewentualnie właśnie nawet na własnym torze postawa Szweda Andreasa Jonssona, więc myślę, że jest to też okazja i ewentualna możliwość o pokuszenie się o wywiezienie 3 punktów w Zielonej Góry dla drużyny tarnowskiej, ale tam też są pewne kłopoty, choć wydaje się, że na tą chwilę jedynym problemem, jeśli w ogóle, to jest dyspozycja czy zdrowie Janusza Kołodzieja. Gdybym miał typować, to jednak zielonogórzanie na własnym torze w tym pierwszym meczu, o wiele bardziej wjechani oczywiście w ten tor, mieli okazję do wielu treningów i też sparingów, powinni okazać się mimo swoich różnych problemów drużyną zwycięską, ale myślę, że tutaj nie będzie zdecydowanej przewagi gospodarzy, tylko ewentualnie kilkupunktowa wygrana. Kolejne spotkanie w niedzielę 13 kwietnia we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim. Betard Sparta Wrocław podejmie Stal Gorzów. Kiedy ostatnio rozmawiałem z trenerem Piotrkiem Baronem, mówił, że jedyne co go martwi, czy zawsze, kiedy gorzowianie jadą do Wrocławia, to to, że po prostu zespół gorzowski zazwyczaj na torze we Wrocławiu po prostu dobrze sobie radzi, tak jak drużyna leszczyńska we Wrocławiu sobie dobrze radzi, tak samo gorzowianie. Wrocławianie z kolei dla przykładu właśnie potrafią jeździć od wielu lat i dobrze sobie radzą na torze na przykład w Lesznie. Myślę, że to wynika z jakiejś tam podobnej konsystencji, wydaje mi się, nawierzchni i sposób dopasowania motocykli można dosyć łatwo znaleźć wszystkim tym zespołem, nawet w momencie, kiedy startują właśnie w meczach wyjazdowych. Gdybym miał wskazać to, co może doprowadzić do jakichś problemów drużyny wrocławskiej na własnym torze, bo wydaje się, że jest to zespół silniejszy niż w ubiegłym roku, ale przede wszystkim indywidualny mistrz świata Ty Wolfenden nie zaczął dobrze tego sezonu i to nie chodzi tylko i wyłącznie o tą rundę Grand Prix w Auckland, w której też nie zachwycił, był gdzieś tam w połowie stawki, nie jeździł tak szybko i dynamicznie, jak to miało miejsce w ubiegłym roku. Przede wszystkim było to spowodowane tym urazem na torze w Anglii, w którym dosyć mocno ucierpiał.
na pewno mu to nie pomogło, ale ten uraz też, wydaje mi się, jest spowodowany tym, że po prostu jego motocykle jak na razie nie są takie szybkie, jak to miało miejsce w ubiegłym roku. Jeśli od początku jeździłby z przodu, wygrywał wyścigi, wtedy jest o wiele bezpieczniej, wtedy ciężko znaleźć się w pewnym zamieszaniu, które powoduje to, że zawodnicy przewratkaniu. Gorzowianie, którzy chyba optymistycznie podchodzą do tych pierwszych spotkań po przede wszystkim świetnym występie Krzyśka Kasprzaka w Auckland. Myślę, że on uwierzył w swoje możliwości na początku sezonu i powinien pewny swoich motocykli i swojej formy przystąpić do tego pierwszego meczu ligowego. Poza tym bardzo dobra dyspozycja zawodnika, który, jak sam prezes Zmora twierdzi, miał być takim bardziej zawodnikiem oczekującym niż rozgrywającym pierwszoplanową rolę, czyli Piotrek Świderski, który w każdym sparingu spisuje się dobrze, który wygrał memoriał Alfreda Smoczyka w Lesznie, który powinien być silnym punktem. Znakiem zapytania jest forma Nilsa Christiana Iversena, który nie najlepiej pojechał podczas zawodów w Toruniu, nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Par. Jeszcze bardziej niemrawo zaliczyłbym jego występ w Auckland podczas Grand Prix, więc tutaj też na pewno jest troszkę niepokoju, jeśli chodzi o jego formę. Więc myślę, że te siły się trochę wyrównują. Atut własnego toru po stronie gospodarzy, myślę, że większa siła po stronie gości. I reasumując, wydaje mi się, że wynik do ostatnich wyścigów może okazywać się nierozstrzygnięty do końca i oscylowałbym tutaj w okolicach remisu. Kolejny pojedynek w Lesznie, długo oczekiwany, Unia Leszno, Włókniarz Częstochowa. Myślę, że długo oczekiwany przede wszystkim przez gospodarzy, przez Leszczyńską Unię. Drużyna silna, wzmocniona Niki Pedersenem, bo już po drugiej stronie niekoniecznie tak bardzo oczekiwany ten mecz. Myślę, że częstochowianie najbardziej, czego by sobie życzyli, to opadów deszczu w Lesznie, w związku przede wszystkim z kontuzją Grigoria Łaguty, który od dawna jest liderem tej drużyny i jest zawodnikiem, który potrafił decydować o wyniku spotkań, choćby w ubiegłym roku właśnie w Lesznie, jak dobrze pamiętam, to między innymi on, ale również Emil Sajfudinow doprowadzili do tego, że częstochowianie wywieźli bardzo korzystny rezultat z Leszna. Teraz, biorąc pod uwagę zupełnie inną sytuację, jakby organizacyjno-finansową, myślę, że częstochowianie są na straconej pozycji. Biorąc pod uwagę taką mobilizację po stronie leszczyńskiej i takie długie oczekiwanie na pierwszy pojedynek, na to, jak spisze się Niki Pedersen, jak będzie traktował swoich kolegów. I myślę, że leszczynianie mogą być pełni optymizmu. Mają wiele jazd za sobą, wiele rozwiązań przetestowanych. Skład już chyba jest wykrystylizowany. Większość zawodników znajduje się w świetnej dyspozycji, zaczynając od Nikiego Pedersena. Później bracia Pawliccy, obaj spisują się bardzo dobrze jak na tą chwilę. Grzesiek Zyngota również coraz szybszy, więc myślę, że na tym swoim torze powinni rozdawać karty. Biorąc pod uwagę skład częstochowski, a przede wszystkim świetną dyspozycję na progu sezonu Grześka Walaska, to na pewno będą musieli gospodarze wykrzeszać z siebie wszystkie swoje talenty i możliwości na tą chwilę, ale stawiałbym na dosyć przekonujące zwycięstwo leszczynian w okolicach 8-10 punktów. Wybrzeże Gdańsk kontra Unibag Storun. Jeszcze jakiś czas temu wydawało mi się, że ten mecz będzie niósł za sobą najmniej emocji, to znaczy po prostu goście przyjadą do Gdańska, wygrają 30 punktami i wyjadą jako pierwszy krok w tej swojej serii niekończących się zwycięstw. Ale tak jak już kiedyś wspominałem, ta drużyna, czyli Unibag Storuń, będzie wygrywała wszystko, jeśli nie będzie miała swoich kłopotów. Emil Sajfudinow i Tomasz Golob zrezygnowali ze startu w Grand Prix, więc to ryzyko kontuzji zostało zminimalizowane do minimum, a właściwie do 50%, bo z czterech zawodników zostało dwóch Grand Prix. Myślę, że troszkę niepokoju w szeregach toruńskich jest, no zwłaszcza
związanych z tą kontuzją Darcy'ego Warda i z niepewną formą niektórych zawodników. Więc jest to oczywiście szansa dla gdańszczan i będą chcieli ją wykorzystać. Będą na własnym torze. Jedyna ich szansa na walkę w tym sezonie o utrzymanie to jest właśnie koncentracja w pojedynkach na torze w Gdańsku, który pewnie będzie przygotowywany pod swoich zawodników. Nie spodziewałbym się jakichś tam nierówności czy dziur, ale po prostu pewnie równa, twarda nawierzchnia, do której gospodarze będą dopasowani, może spowodować, że nagle zawodnicy o wiele mniej utytułowani jak Mroczka czy Gafurow, Jonasson czy Pieszczek będą wygrywali z takimi nazwiskami jak Tomek Golob, Chris Holder czy Emil Sajfudinow. Więc sam jestem ciekaw tego pojedynku. Może okazać się, że gdańszczanie po prostu od pierwszego wyścigu będą przegrywali z Torunianami, bo tak by wskazywała logika i skończy się faktycznie 25 czy 30 punktami. Ale jeśli gdańszczanie dobrze zaczną i uwierzą w to, a przede wszystkim potwierdzi się to, że są dobrze dopasowani do własnego toru, to z biegiem czasu, z kolejnymi wyścigami, Torunianie będą coraz bardziej nerwowo się tam poruszać i może skończyć się, powiedziałbym, no dużą niespodzianką. Jeszcze jakiś czas temu niektórzy sobie zadawali pytanie, czy gdańszczanie dojadą do końca sezonu, a ja zastanawiam się, co by było, gdyby Torunianie już w pierwszym meczu przegrali, bo wszyscy wiemy doskonale, że Torunianie, chcąc odrobić 8-punktową stratę na starcie do innych drużyn, po prostu nie mogą sobie pozwolić praktycznie na żadne przegrane, zwłaszcza w Gdańsku, bo co będzie, kiedy pojadą do Leszna, Zielonej Góry, Gorzowa czy Tarnowa. Wydaje się jednak, schodząc lekko na ziemię, że jednak o wiele więcej atutów po stronie toruńskiej, myślę, że skończy się zwycięstwem gości. Mam nadzieję, że moje słowa i analizy poszczególnych spotkań pomogą Państwu w typowaniu poszczególnych meczów pierwszej kolejki na Ekstraligi. Zapraszam więc do typowania na stronę betsafe.com.